Dobry wieczór. Jak zwykle w czwartek, jak zwykle 21.15. Nie jak zwykle chciałam uprzedzić, że dzisiejszy program sponsorować będą rozpaczliwe okrzyki: Fufu, fu, nie lisz, nie wolno, zostaw. To jest ten, ten tekst, który rozlega się w naszym domu od kilku dni. W zasadzie nieustannie, albowiem przekonanie kota do tego, żeby nie lizał swojego ogona, jest niemożliwe. Zajęcie o patronku zajmuje kotu, zdjęcie o patronku zajmuje mu jakieś pół godziny, zdjęcie kołnierza w zasadzie też. No więc właśnie rozbabrał sobie ogon. W związku z tym, że taki, a nie inny jest y, tytuł filmu, ja nie pomyślałam szczerze mówiąc, to wrzucam y, zwłaszcza dla facebookowiczów link na YouTube'a, gdyby trzeba się było ewakuować, chociaż nie sądzę, żeby aż tak y, zablokowali, bo ja chciałam być złośliwa. No ale oczywiście to się może obrócić przeciwko mnie. Przypominam o lajkach, y, przypominam o łapkach na YouTubie, o udostępnieniach, o subskrypcjach. I rozkład jazdy na dziś. Tu już ktoś witając się przypomniał. Wracam, Maria. Przypomina niezbyt dobry wieczór, jeśli pomyślimy o Ukrainie, o kontra-Putin. Dlatego dzisiaj zaczniemy, słuchajcie, od tego, żeby chwilę pogadać o pokoju, po prostu. Temat, który się wydaje być bardzo oczywisty, a a może być na czasie, Będzą, będą pytania o ten homo atak na rodzinę, bo pamiętacie, że ja niedawno próbowałam zdobyć źródło i dojść do tego, jaki w ogóle sposób myślenia za tym stoi. No i na koniec krótko o Kościele w liczbach, zobaczymy, czy jest nadzieja, czy nie jest, czy nie ma nadziei. Ania, Adrian, Jagoda, Agata, Invernes Maria Wspomniana, Ania, Marek, Maria, Agnieszka, tu są moje komentarze, Michał, Marzena, Olek, Marek, Maria, Jolanta Michał pyta o emeryturę biskupa Szkodonia Anna, dobry wieczór także dla kotów dobry wieczór Wam wszystkim, to jest program Reportaż z wycinków świata, Monika Białkowska zapraszam Akurat nie liże ogona. Chciałam dzisiaj, o Maciek też dotarł do nas, chciałam dzisiaj porozmawiać o pokoju i obawiam się, że nie jest to temat, który sprawi, że zaraz tutaj przyciągniemy wielkie grono słuchaczy, którzy przypadkiem trafią na tą transmisję i stwierdzą, ojej, jaki żrący temat zostaje. Ale myślę, że warto o tym porozmawiać i zająć się tym chwilę, dlatego że po pierwsze, w świecie dzieje się to, co się dzieje. Po drugie dlatego że mieliśmy wczoraj dzień modlitw o pokój, o taką pilną modlitwę prosił papież nasi biskupi i nie tylko nasi razem z nim również. Po trzecie pomyślałam sobie, że warto przy tym dniu się zatrzymać dlatego że całkiem niedawno rozmawiałam z ludźmi z Syrii ze swoimi rówieśnikami de facto i pamiętam co oni odpowiadali kiedy ich Przepraszam, kiedy ich wprost pytałam, czy się spodziewali wojny. I wiecie, oni mówili, że do końca w nią nie wierzyli, że, że słuchali tych wszystkich informacji, które były w telewizji o, o Egipcie, o innych krajach, ale to było gdzieś daleko i, i cały czas byli przekonani, że to do nich tutaj nie dotrze. I, i nawet się nie bali. Rozumiecie, wojna była czymś z książek. I prawie nagle ich miasto było w gruzach, a oni musieli uciekać do obcego kraju. I z tego świata, który znali i który kochali, nie zostało tak naprawdę nic. I, I potem jest to takie dramatyczne, kiedy siedzicie obok starszego pana, który, który pokazuje wam w telefonie zdjęcia domu, którego nie ma, szkoły, której nie ma, kościoła, którego już nie ma, i takiego własnego ogródka, który kochał i którego też nie ma. Wczoraj w nocy, tak się zdarzyło, że tak, wczoraj w nocy, szukając też motywów do tego programu, znalazłam nagranie, którego szukałam od bardzo, bardzo dawna. I i chyba nawet wam, wam nawet wspominałam o tym, że to szukałam, a wczoraj znalazłam. To był wrzesień 1995 roku. Rzadko pamiętam daty, te pamiętam. Zaczynałam wtedy czwartą klasę liceum. Nie przyszłam do szkoły we wrześniu. Pamiętam, że Becia zażartowała w klasie, że wstąpiłam do zakonu do sióstr Loretanek. Oczywiście to było pierwsze, co jej się skojarzyło, bo wiedziała, że pojechałam do Loreto. Ci, no, nie nazwę po imieniu, w klasie, się uwierzyli, zaczęli nawet jakieś paczki dla mnie zbierać. Biedna Becia nie wiedziała potem, jak to odkręcić, tak, taka sprawa się tego zrobiła. Wychowawczyni też się dała nabrać, co już w ogóle było absurdalne, ale rzeczywiście pojechałam wtedy do Loreto. To miało być takie spotkanie dla Europejczyków z takim trochę założeniem, że to jest dla tych, którzy nie mogli wtedy lecieć na Światowe Dni Młodzieży do Manili, które były wcześniej, w styczniu 1995 roku. Marta pisze, że na Facebooku nic się nie dzieje, znaczy nic złego, czy że w ogóle transmisji nie ma, bo to by było niepokojące. Pamiętam, zostało mi w głowie wezwanie z tamtego spotkania, bo ono było takie. Ja lubię takie połączenia, tak? To było Europa Nadziei, ale pisana jako Eur Hope, tak? Z tym H w środku. I została mi w głowie ta modlitwa o pokój. Została mi, bo to, to spotkanie się odbywało w zasadzie nad Adriatykiem. A ktoś się witał z Facebooka, więc niemożliwe, żeby nie było transmisji na fejsie. No, może nas znajdą, trudno. Spotkanie było nad Adriatykiem, a po drugiej stronie morza trwała wtedy wojna na Bałkanach. I wiecie, my z tego spokojnego świata łączyliśmy się wtedy już w 1995 roku z młodzieżą w Sarajewie. A ta młodzież razem z biskupem siedziała w bunkrze, po prostu. Siedzieli w bunkrze i została mi w głowie piosenka. I jak wczoraj odkopałam wreszcie to nagranie, Przewinęłam, szukałam rozpaczliwie, gdzie ta piosenka jest, bo wiedziałam, że ona musi być, że oni gdzieś się śpiewają przy tym Sarajewie. To rzeczywiście aż mnie łzy popłynęły, bo usłyszałam je po raz pierwszy po 27 latach, tak? A, a się działo mi to przez 27 lat w głowie, rzeczywiście. Rafał, dzięki, Rafał pomógł mi przetłumaczyć tę piosenkę. Włodzimierz pisze, że trzeba zresetować Facebooka, jak nie działa. Żeby pomógł mi jakby zrozumieć tekst tego, i to nie jest nic specjalnie ambitnego, tak? Ja to nazwałam bośniackie sakropolo, y, sakrobośnia, jakkolwiek to Rafał nazwie, takie z lat 90. Ale wiecie, ci młodzi ludzie siedzący w bunkrze, y, kiedy gdzieś nad nimi tam pewnie wybuchają bomby, y, śpiewali basz u Sarajewu. Mm. To w tym miejscu w Sarajewie działa Duch Święty, to tu w tym miejscu zgodnie ze słowami proroctwa, tak objawia się Bóg, chwała Jezusowi i tak dalej, i tak dalej. I to śpiewają ludzie, którzy. którzy siedzą w bunkrze w czasie wojny. Było to mocne. Tym bardziej, że jednocześnie na tym filmie, który znalazłam, wpiszcie. EUR 1995 Loretto. Pojawiają się obrazy z ogarniętego wojną Sarajewa. I to jest taka wojna, którą mieliśmy na wyciągnięcie ręki, i wojna, którą byliśmy świadkami. I ci, którzy są lekko po czterdziestce, już będą mieli jakieś wspomnienia z tego czasu. I to wojna jednocześnie, którą można zobaczyć na kolorowych filmach na YouTube. Melania, to chcesz wyjść, czy po prostu drapiesz drzwi dla rozrywki? Świetnie się bawisz, ok. I chyba dlatego nie można dzisiaj nie mówić o pokoju i gdzieś ten temat ominąć. Zwłaszcza, że jednocześnie jest też dzisiaj Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. Pamiętacie słowa Mariana Turskiego, nie? Auschwitz nie spadło z nieba, Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroczkami, zbliżał się, aż stało się to, co stało się tutaj. Moja córko, moja wnuczko, rówieśnicy mojej córki, rówieśnicy mojej wnuczki, możecie nie znać nazwiska Primo Leviego. Primo Levi był jednym z najsłynniejszych więźniów tego obozu. Primo Levi użył kiedyś takiego sformułowania, to się wydarzyło, to znaczy, że się może wydarzyć. To znaczy, że się może wydarzyć wszędzie na całej Ziemi. Myślę też, że dlatego Trochę z myślą o tym e, biskupi katolicy i polscy, i Ukrainy wystosowali ten swój apel w poszukiwaniu dialogu i porozumienia, tak to zatytułowali, w celu zażegnania niebezpieczeństwa działań wojennych. Piszą tam, że sytuacja, z którą mamy dzisiaj do czynienia i jest zagrożeniem dla całej Europy, e, może zniszczyć dorobek wielu pokoleń, które no, budowały pokój i jedność. I to rzeczywiście jest już wiele pokoleń. Piszą, że mamy w Europie doświadczenia totalitaryzmu, że tutaj skazywano na śmierć całe narody, dlatego nie możemy nie powtarzać, że każda wojna jest nieszczęściem i ona nigdy nie jest właściwym sposobem rozwiązywania konfliktów międzynarodowych nigdy. To, co się komuś może przez chwilę wydawać jakimś rozwiązaniem, tak naprawdę jest i rzezią i ryzykiem, od którego nie ma powrotu i tracimy przez nią wszystko. Wojna jest porażką ludzkości. Biskupi przypominają też Gaudium et Spes. W Gaudium et Spes czytamy, że wszelkie działania wojenne, zmierzające bez żadnej różnicy do zniszczenia całych miast lub też większych płaci kraju z ich mieszkańcami są zbrodnią. Zbrodnią przeciwko Bogu i samemu człowiekowi, zasługującą na stanowcze i natychmiastowe potępienie. Dzisiaj jakaś się odbywa wojna. Czy to, czym się myla bawi to jest opatronek o Kota? Mam nadzieję, że nie. Yy, piszą biskupi o potrzebie szukania innych rozwiązań niż wojna, tak? No bo jakby skutki działań wojennych są nie do ograniczenia, ale też w ogóle nawet nie do przewidzenia dzisiaj. I piszą. Nauczeni doświadczeniem poprzednich pokoleń, zwracamy się z apelem o powstrzymanie się od działań wojennych. Zachęcamy przywódców do niezwłocznego wycofania się z drogi stawiania ultimatum i wykorzystywania innego państwa jako, jako karty przetargowej. Wszelkie rozbieżności interesów winny być rozwiązywane nie przy użyciu broni, ale na drodze porozumień. Przypominają też, że popieranie pokoju na świecie jest elementem posłannictwa Kościoła. Tak? To nie jest tylko zdrowy rozsądek, że to jest chrześcijańska wiara w miłość Boga i każdego człowieka tego właśnie, się, tego właśnie się domaga. No i na koniec zapraszają do modlitwy, tej szczególnej, wczorajszej, ale myślę, że jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że no, proszę Państwa, nie ma się co ograniczać w tej chwili do jednego tylko dnia, pod tym, że apelem...

pod tym że apelem podpisali się i zwierzchnik ukraińskiego Kościoła grecko-katolickiego i przewodniczący KEP i pełniący obowiązki przewodniczącego episkopatu Ukrainy i metropolita przemysko-warszawski Kościoła grecko-katolickiego w Polsce i administrator apostolski sedevakanté grecko-katolickiej eparchii mukaczewskiej oczywiście o modlitwę i pokój apelował też papież Franciszek. Apelują kolejni biskupi, i to nie tylko biskupi Polski i Ukrainy, ale biskupi całego świata. I powiem Wam, że nawet jak się czyta te apele, to widać, że, że stoimy w obliczu chyba czegoś ważnego, bo te głosy naprawdę się rozlegają ze wszystkich stron. No i owszem, ktoś może powiedzieć: Hello, no przecież to nic nie zmieni, nie? Przecież Putin nie orzeknie nagle, a okej, okay, modlą się, to w takim razie odpuszczamy. No nie powie, ale pomijając nawet w to, że wierzymy w moc modlitwy, to same takie apele już mają sens, bo uwrażliwiają nas i zwracają uwagę na to, że żyjemy w ważnym i kto wie, czy nie kluczowym dla Europy momencie. Hmm. Taka pierwsza modlitwa o pokój, słuchajcie, w kościele wielka, to ona się odbyła z inicjatywy Jana Pawła II. Trwała wtedy zimna wojna, to było krótko po wybuchu reaktora w Czernobylu i wtedy papież zrobił coś, co zostało przez wielu uznane za skandal. To znaczy, zaprosił do Asyżu przedstawicieli 47 wyznań chrześcijańskich, no to, było, to by jeszcze przeszło, ale też 13 przedstawicieli innych religii, żeby się modlić o pokój. I to nie była modlitwa wspólna, tak próbujemy to tłumaczyć, bo wspólnie nie było jednego adresata tej modlitwy, ale była modlitwa razem, była modlitwa o, o to, czego wszyscy potrzebujemy, o jedno, tak? Czyli właśnie o pokój. Tej modlitwy. No, wielu mu do dzisiaj wybaczyć nie może. Wiecie, i próbowałam trochę poszukać sobie o pokoju, żeby ponazywać to, co my rozumiemy tylko intuicyjnie, nie? bo póki, dopóki pokój jest. No to się o nim nie myśli, tak? Jest jak powietrze, jest oczywisty i nikt tego nie rozkłada na drobne. Ale to wcale nie znaczy, że nie można spróbować rozumieć tak, o co w pokoju chodzi, no bo jak się okazuje, definicje bywają raż, różne. W takiej klasycznej myśli grecko-łacińskiej, co mi tutaj wyskoczyło? W takiej klasycznej myśli grecko-łacińskiej, pokój będzie po prostu zawieszeniem broni. Zawieszeniem broni podczas wojny, to w tradycji judeochrześcijańskiej chrześcijańskiej potem pokój rozumiany jest głębiej jako pełnia życia i na dodatek w sprawiedliwym świecie. Do tego dochodzi nam to, że według Biblii pokój jest darem Boga. No i teraz, jeżeli połączymy tą tradycję judeochrześcijańską chrześcijańską z tą biblijną, to wychodzi nam na to, że Podrzucam wam komentarze, poczytajcie, że jeżeli to jest dar, no to chrześcijanie są za ten dar odpowiedzialni. Jan, pa Jan XXIII o tym mówił, mówili potem o tym kolejni papierze, więc jeżeli pokój jest darem Bożym, to człowiek ma obowiązek ten pokój budować i ma obowiązek się o ten pokój troszczyć. Jeżeli ten Boży dar, tak jak wszystkie Boże dary, zaczyna się w sercu człowieka, to człowiek musi zrobić wszystko, żeby ten pokój budować na takim poziomie, Oddolnym w tej tkance społecznej, w której na co dzień żyje, tak? Bo nie każdy ma takie same możliwości. Nie każdy z nas, albo nikt z nas, umówmy się, nie będzie tutaj robił wielkiej polityki. Ale chodzi o to, żeby na miarę swoich możliwości na swojej dróżce, tam gdzie jesteśmy, budować pokój, czyli przebaczać chociaż dzisiaj. To będą dokumenty mówiły o przebaczaniu, ale dzisiaj mam wrażenie, że trzeba zacząć od rzeczy jeszcze prostszej, słuchajcie. Trzeba zacząć od tego, żeby słuchać i żeby się rozumieć, to znaczy od rozmawiania, a dopiero potem za tym idzie przebaczanie, bo Jan XXIII mam wrażenie, że nie przewidział, nie mógł przewidzieć, że zerwie nam się w świecie ta podstawowa rzecz, jaką jest rozmowa, jaką jest dialog. Ktoś zapyta, czy w takim razie Kościół stoi po stronie takiego absolutnego pacyfizmu? No nie, tak, bo pokój, o którym mówi Kościół, to nie jest pokój za wszelką cenę. Przede wszystkim nie może to być pokój, który będzie uzyskany za cenę rezygnacji z praw człowieka albo za cenę rezygnacji ze sprawiedliwości. Mamy powiedziane w kościele, że aktom przemocy można i trzeba się przeciwstawiać. Ale znów dodałabym, w czasie jaki mamy, że trzeba się przeciwstawiać aktom przemocy, ale dobrze rozpoznając agresora, żeby nie łamać przy okazji praw człowieka tych, którzy agresorem nie są. Komplikują nam się te wojny moralnie. Sobor watykański drugi słuchajcie, przypomina też ważną prawdę, że pokoju nigdy się nie osiąga raz na zawsze, że należy go budować nieustannie. I to przez pokolenia chyba gdzieś nam uciekło, bo może dlatego w ogóle jesteśmy w tym kryzysie, tak, że o tym zapomnieliśmy, że pokój trzeba budować, że on nie jest raz na zawsze. My mamy prawo nie wiedzieć, jak się buduje pokój, bo no bo nie znamy wojny, tak? Nie doświadczyliśmy jej. My nie widzieliśmy tego, o czym mówił Marian Turski, jak, jak zło wchodzi małymi kroczkami, jak zło wchodzi tolerowane, no bo przecież to taki drobiazg, tylko jakiś wariat. I straciliśmy czujność? Może nie mieliśmy, jak wykształcić tej czujności, tak? nie mieliśmy, gdzie się jej nauczyć, a ludzie, którzy mogli nas tego nauczyć, już umarli. To jest takie trochę ryzyko długotrwałego pokoju, że przestajemy zauważać jego wartość i przestajemy się o niego troszczyć. Ciekawie to sformułował Jan XXIII, słuchajcie, potem streścił też Jan Paweł II. Oni mówili o tak zwanym czworoboku Janowym, czyli o tym, że trwały pokój musi się opierać zawsze na czterech filarach. I pierwszy ten filar to jest prawda. Ale jaka prawda? Prawda o tym, że każdy z nas oprócz praw ma też obowiązki wobec innych. To jest ten pierwszy filar prawdy, czyli prawda o tym, że mamy obowiązki wobec innych. Drugi filar to jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która polega na tym, żeby się konkretnie starać o to, żeby uszanować prawa innych i żeby wypełnić swoje obowiązki wobec innych. Zobaczcie, jakie to jest ciekawe pojęcie sprawiedliwości. Nie jak my dzisiaj potocznie myślimy, odebrać to, co mi się należy. Sprawiedliwość to znaczy, oddaj innym to, co im się należy. Trzeci filar Maria pisze w komentarzu, że to jest miłość. To znaczy, na czym ta miłość ma polegać? Ano na tym, że cudze potrzeby będziemy odczuwali tak samo dotkliwie jak własne. A jak będziemy je odczuwali jak własne, to będziemy się dzielić tym, co mamy, i materialnie, i duchowo. Na tym polega ta miłość budująca pokój. Jola pisze, że zło nie wchodzi, tylko wbiega. My mamy dzisiaj wrażenie, że ono wbiega, bo ono najpierw jak taki wężyk się tam wsysało małymi stróżkami od wielu, wielu lat. I czwarty, wreszcie, filar to jest wolność. Ale znów nie wolność pod tytułem, co ja mogę, wszystko mi wolno, tylko wolność jako przyjmuję odpowiedzialność za wszystko, co robię. I dopiero na tych czterech filarach możemy zbudować pokój. Tak nas uczy Jan XXIII i tak nas uczy Jan Paweł II. I wiecie, ja przepraszam, że tak często wracam do tych skojarzeń, ale wracuję, wracają do mnie obrazy ze naszej granicy. Zobaczcie, ile wtedy słyszeliśmy głosów o tym, że to zagrożenie, że wojna, że przed wojną trzeba się bronić, że nie można pozwolić na y, karmienie i na wyciąganie z bagien ludzi. Y, mamy obowiązki wobec innych. Musimy te obowiązki wypełnić musimy uszanować ich prawa, musimy dzielić się tym, co mamy. To jest elementarz pokoju sformułowany przez Kościół katolicki. Przy okazji, myślę też, słuchajcie, że to są takie doskonałe pytania nie do politycznego, ale do osobistego rachunku sumienia zbudowania pokoju. Bo, bo pokoju nie buduje się, mam wrażenie, przychylając się do zdania jednego czy drugiego polityka. Pokoju się nie będzie budowało rozpowszechniając takie czy inne poglądy. To zupełnie nie o to chodzi. Pokój buduje się właśnie tak: prawdą, sprawiedliwością, miłością i wolnością. W świadomości cudzych praw, w świadomości własnych obowiązków, w dzieleniu się i w odpowiedzialności za siebie. Bo gdyby tak żyli wszyscy ludzie, no to pokój, o pokój byłoby dużo łatwiej. Gdyby tak żyli wszyscy ludzie, byłoby dużo łatwiej o sprawiedliwy i dobry świat, po prostu. I nawet jeżeli nie zmienimy polityków, to o to się trzeba starać w sobie, to potem się będzie rozrastało i ja w to głęboko wierzę. Owszem, ktoś powie, to nic nie da, bo polityka jest ponad tym, ale i Jan Paweł II i papież Franciszek przypominają, że podstawą do budowania pokoju, słuchajcie, nie jest ani polityka, ani ekonomia, ani nawet religia. Podstawą pokoju, według papieży, jest zapewnienie i poszanowanie godności i praw człowieka. To jest baza pokoju, a polityka a gospodarka a religia to już są kwestie wtórne. Jeżeli zapewnimy i poszanujemy godność każdego człowieka, to polityka, ekonomia wszystko pójdzie w ślad za tym. Co możemy zrobić? Proszę państwa, no właśnie to, obawiam się, że tylko modlić się i wprowadzać pokój tam gdzie jesteśmy. Może to wygląda dzisiaj na rzeczy bardzo małe. Ale, no ale to możemy zrobić realnie, i ja zauważyłam, że pojawiła się w nas bardzo niepokojąca rzecz, naturalna. To znaczy, myślę, że po raz pierwszy pojawił się w nas strach. Ja zauważyłam, że nastolatki nie chcą o tym rozmawiać. Nie mów o tym. Ten strach jest chyba najlepszym wyznacznikiem tego, że rzeczywiście jesteśmy w jakiejś groźnej sytuacji. Ale pamiętajcie, że yy, jakby robienie nawet małych rzeczy w swoim świecie też pomaga uporać się ze strachem, więc trzymajmy się, trzymajmy się przynajmniej tego. Temat drugi na dziś. Postaram się nie być złośliwa. To będzie o tym. Homo ataku na rodziny. Ja Wam mówiłam już kiedyś, że byłabym bardzo, bardzo wdzięczna, gdyby ktoś mi wreszcie wyjaśnił, na czym polega ten atak homoseksualistów na polskie rodziny. To znaczy, chciałabym zrozumieć, jak to by miało zadziałać. Że skoro jakaś część ludzi w społeczeństwie jest homoseksualna, to inni, czyli heteroseksualni, przestaną się kochać, zakładać rodziny i mieć dzieci. Jakby się to miało wydarzyć? Jaka logika za tym stoi? Tak, chciałam wiedzieć. Yy, I proszę Państwa, dlatego właśnie zainteresowałam się książką. Zainteresowałam się książką księdza Piotra Glasa i Jacka Pulikowskiego. Książka się nazywa Ostateczna Bitwa o Rodzinę. Od razu mówię, do całości książki nie będę się odnosić, bo nie czytałam w całości. Nie wiem, czy to nie jest grzech, wydawać pieniądze na, to, na coś takiego. Po przeczytaniu fragmentu mam obawy. Ale jako, że Polonia Christiana publikuje fragment, no to do tego fragmentu chciałabym się odnieść i na jego podstawie spróbować zrozumieć kierunek argumentacji, bo. Może Wam będzie się wydawało inaczej, ja mam wrażenie, że ta argumentacja się nie klei. Jeżeli uznacie, że się trzyma kupy i że w ogóle jest świetna, no to oczywiście zapraszam do księgarni, dlaczego nie. Pierwsza rzecz, słuchajcie, to ksiądz Piotr Glas uspokaja, że nie, wcale nie chodzi o to, żeby homoseksualni mężczyźni się żenili i żeby rodzina była dla nich przykrywką. To w ogóle o to nie chodzi. Mówi, że nie, nie, nie. Ale też czytamy, uwaga, wsłuchajcie się, te fragmenty są dobre. Jeżeli tylko ma skłonności, ale jest wiernym mężem, troszczy się o dzieci, to nie jest jeszcze tragedia. Skłonności nie są grzechem, ale jeśli zacznie praktykować, na razie szczególnie żonę, z którą zakładamy, też współżyje seksualnie, na problemy zdrowotne, ale też na duchowe niebezpieczeństwo. Pomijmy tego pana, który y, współżyje z żoną, a jednocześnie ukradkiem wymyka się również do mężczyzn, ale mnie jako kobietę bardzo niepokoi stwierdzenie, że jeśli ma skłonności, ale jest wiernym mężem i troszczy się o dzieci, to nie jest jeszcze tragedia. Ksiądz Piotr Glas y, nie jest kobietą, to widać, ale też nie bardzo rozumie y, w ogóle naturę kobiecą. A jeśli nie rozumie, to nie powinien mówić, że coś dla kobiety nie jest tragedią. Bo jeżeli kobieta ma męża, który no, będzie się troszczył o dom, będzie przynosił kasę, ale nie będzie jej pragnął, nie będzie się nią zachwycał, nie będzie szukał jej obecności, jeżeli będzie traktował żonę jak no, takiego sympatycznego współlokatora, yy, marząc jednocześnie o koledze z pracy. To ja mam wrażenie, że dla większości kobiet to jednak będzie tragedia. Bo no nic tak nie obniża poczucia własnej wartości, jak bycie odepchniętą przez człowieka, którego zakładam, kocha się, no bo z jakiegoś powodu weszła w związek małżeński. I człowieka, odepchnięcie przez człowieka, który pewnie też obiecywał kochać, przynajmniej przed ołtarzem, bo ślub z nią brał, tak? Tak, proszę państwa, kiedy mąż zamienia się w obojętnego kolegę, któremu na dodatek trzeba prać skarpetki, i kiedy mąż wyraźnie sercem przebywa poza domem, uciekając gdzieś w jakiś świat swoich marzeń, to chociażby prał gotował i sprzątał, to nie będzie szczęśliwa rodzina. Wmawianie, że to nie jest tragedia, i że to tak na spokojnie może funkcjonować zdrowa i szczęśliwa rodzina, to ja po prostu uważam za brednie, tak? Tak spokojnie może funkcjonować może ten mężczyzna, ale, bo, bo owszem, przy odrobinie cynizmu, no można się tak świetnie ustawić, ale to jest złe. No chyba, że kobieta z jakiegoś powodu zgadza się na taki układ, tak? Tylko na no, litość boską, czy takie układy naprawdę mamy nazwać... Szczęśliwymi rodzinami i o ocalenie takich układów. Mamy się bić? Pani Adrianie, ja znam te y, y, argumentacje z masonerią i, i w ogóle bastionami do obrony, tylko. Y, żadna masoneria, lobbying i nic innego no nie są w stanie sprawić, że ja zmienię swoją orientację seksualną, przepraszam, orientację seksualną na homoseksualną litości. No, tego się po prostu nie da zrobić. Dalej mówi już. Dalej mówi już pan Jacek Pulikowski. Mówi, że skala zjawiska małżeństw, w których jedna strona jest homoseksualna, że jest to skala minimalna. No i mówi tak, dowodzi w ten sposób przez 40 kilka lat pracy z małżeństwami. Przypadków związanych z orientacją homoseksualną w małżeństwie miałem zaledwie kilka. To nie jest tak częste, jak się powszechnie stwarza wrażenie. Pewnie każdy z nas spotkał się z taką sytuacją, ale głównie dlatego, że przez atrakcyjność tej opcji, jest to nagłaśniane, więcej jest tu promocji. Po pierwsze, mogę powiedzieć, że w ciągu kilku lat takich przypadków spotkałam kilka. Czy to będzie dowód na to, że skala zjawiska rośnie? Nie, to będzie tak zwany dowód anegdotyczny, który nie jest żadnymi danymi to że pan Jacek się z nimi nie spotkał to może zależeć od wielu czynników, tak? Może zależeć chociażby od tego, że ci ludzie po prostu nie przychodzą do żadnej katolickiej poradni. A może zależeć od tego, że ja nie wiem, może się mylę, chciałabym, że panie zwłaszcza te, które mają mężów to potwierdziły, tak? Ale mam wrażenie, że po odkryciu homoseksualnej aktywności męża kobieta nie idzie już do poradni, bo, bo to jest oczywiste, że nie ma już tutaj czego zbierać i ratować. Przecież ten mąż nie powie, kochanie, przepraszam, przestanę być homoseksualny. A ona też nie powie, dobra kochanie, to w sobotę sypiasz ze mną, a w tygodniu to już jak chcesz. Ja przepraszam, że to doprowadzam do takich absurdów, tak? No, nie, w takiej sytuacji nie ma czego zbierać. Tu jest potrzebny psycholog, żeby pomógł się z tym uporać, ale nie terapeuta, żeby coś ratował. Zastanawia mnie tutaj też stwierdzenie, tak od strony logicznej. Pewnie każdy z nas spotkał się z taką sytuacją, ale głównie przez to, że to jest nagłaśniane, więcej tu jest promocji. Aż sprawdziłam definicję promocji. Oczywiście tych definicji też jest wiele najprościej, rzecz biorąc, intuicyjnie to rozumiemy. To jest taki element komunikacji marketingowej, który polega na przekazywaniu informacji odbiorcom w celu zwiększenia świadomości o jakimś produkcie i wywołania zainteresowania prowadzącego do zakupu, czyli promocje robi się po to, żeby komuś coś sprzedać, wepchnąć, przekonać go do czegoś. Pan Adrian tu mnie komentarzami rozprasza, potem, potem pogadamy. Czyli promocja to nie jest to samo, co informacja. Promocja ma sprawić, żeby to, co jest promowane, stało się przedmiotem pożądania. I teraz pytanie brzmi: Czy można promować homoseksualizm? Czy można w ogóle promować orientację seksualną? Czy można. Chci czy można sprawić, żeby ktoś zapragnął być osobą homoseksualną i żeby nią się stał, chociaż wcześniej takich skłonności nie miał? To by znaczyło, że homoseksualizm jest wyborem. A to jest teza sprzeczna z nauką, przynajmniej na takim etapie, na którym jesteśmy. A skoro teza jest sprzeczna z nauką, no to podejmowanie z nią dyskusji jest wyłącznie stratą czasu. Łukasz pisze, że tych panów to można czytać najwyżej dla śmiechu. No, ja wiem, ale jakby staram się znaleźć po drugiej stronie argumentację, zrozumieć o co chodzi. Tutaj mam wrażenie, jest też jest jeszcze jeden błąd logiczny. Spotykamy się z takimi sytuacjami, bo to jest nagłaśniane, więcej tu jest promocji. Kiedy się pisze książki to trzeba mocno uważać na dobór słów, bo to, co ujdzie jeszcze w programie na żywo, nie? a uchodzi, no w książce wygląda już bardzo źle. Bo znów, intuicyjnie, czy to, że coś jest nagłaśniane, oznacza, że to jest promocją? Czy nagłaśnianie jakiejś sprawy oznacza jednocześnie, że chcemy kogoś do czegoś namówić? Kilka dni temu była rocznica śmierci małej Madzi z Sosnowca. Mówiło się o tym, czy to znaczy, że ktoś promował zabijanie niemowląt? Jeżeli dziś jednym z głównych tematów w mediach jest możliwa wojna na Ukrainie, czy to znaczy, że ktoś ją promuje i chce, żeby ona była wszędzie? Okej, okay, to są negatywne przykłady, zła, ale oprócz promocji istnieje w świecie coś takiego jak informacja. Nie chcę być złośliwa, bo m, może panowie, którzy takie rzeczy piszą, o tym nie wiedzą, ale y, w niektórych częściach naszego podzielonego świata i y, w niektórych mediach to się w ogóle wydaje nie do, nie do pomyślenia ale można dać ludziom dane, a oni sami będą decydowali, jak się do nich odnieść, jak je ocenić. Wiecie? Naprawdę. Y, nie trzeba albo promować, albo potępiać. To nie są tylko dwie możliwości do wyboru i nic poza tym. To nie jest tak, że albo kreujemy kogoś na świętego, albo kreujemy kogoś na bandytę. Nie. Nie trzeba koniecznie ustalać najpierw, jak powinni myśleć odbiorcy, a potem podawać im komunikatu w taki sposób, żeby nie mieli wątpliwości, że to jest promowane, a to, a to potępiamy. To jest bardzo prymitywny sposób komunikacji. Yy, dlatego. Nie, proszę państwa, wbrew temu, co tutaj czytamy, na to, że my dzisiaj mówimy o tym, że istnieje orientacja homoseksualna, to nie jest jej promowanie, to jest odnotowanie faktu, czegoś, co po prostu jest. Dalej pan Jacek twierdzi, że homoseksualizm jest chorobą, no bo wprawdzie amerykańskie towarzystwo psychologiczne usunęło go z listy chorób i nie wolno mówić, że to jest choroba, no ale to jednak jest wyraźnie zaburzenie, no więc, jak zaburzenie, no to jednak choroba. Argumentów tutaj nie ma żadnych większych, poza tym, że tak rzeczy autor. I jest przecudny kwiatek. Muszę go wam zacytować w całości podprowadzenie do niego jest takie, że no skoro zaburzenie, samo zaburzenie nie jest grzechem, ale grzechem jest czyn, no to się trzeba z miłością pochylać nad tymi zaburzonymi i co tu już cytuję, umożliwić im terapię, by mogli powrócić do swojej prawdziwej, jedynej, obiektywnej płci, wyznaczonej przez ciało biologię. No i przyznaję, że tutaj się aż. No nie wiedziałam, co mam powiedzieć, bo zacznijmy od rzeczy najprostszej najpierw, tak? To znaczy od tego, że terapie reparatywne, one są zakazane nie z przyczyn ideologicznych, tak jak pisze tutaj autor, tylko dlatego, że nie działają, tak? Po prostu orientacji seksualnej się nie da zmienić terapią, a ci, którzy takiej terapii są poddawani, a terapeuta nie daj Boże wierzy w to, no to to się zamienia po prostu w większy koszmar pacjenta. Od świadków wiem, że duża część tego, co jest nazywana taką terapią, od ludzi, którzy próbowali brać w tym udział, że to jest tylko pretekstem, wiecie, i że czasem tam, są, tam się zdarzy mądry psycholog. I mądry psycholog, on oczywiście nie wierzy w taką terapię. Ale wiesz, jak będzie pracował w takim ośrodku, to tam przyjdą ludzie, którzy są niepogodzeni z własną tożsamością, którzy się miotają i on będzie mógł im pomóc, bo oni w inne miejsce by do niego nie przyszli. I kiedy zapytałam jednego mężczyznę, czy takowa terapia mu pomogła, to on powiedział tak, że pobyt w tym miejscu bardzo mu pomógł. On wreszcie zaakceptował to, kim jest i wreszcie że jest spokojnie. Więc to tak często wygląda. Innego działania te terapie nie mają. Ale w tej wypowiedzi jest jeszcze piękniejsze to, by mogli powrócić do swojej prawdziwej, jedynej, obiektywnej płci, wyznaczonej przez ciało biologię. I wiecie, gdybym była redaktorem tej książki, to przy tym zdaniu nabrałabym wątpliwości, czy aby na pewno autor wie, o czym pisze. Czy ma kompetencje w tej dziedzinie, bo to brzmi trochę jak wypowiedź studenta, który kombinuje: będę mówił mniej więcej na ten temat, mądrymi słowami to się nie zorientują, że nic nie wiem. Wrócić do swojej płci. Przecież my w tym miejscu rozmawiamy o orientacji seksualnej, a nie o płci. Tu się komuś pomyliło, ktoś uznał, że to jest to samo, czy to jest przejęzyczenie w książce, a może po prostu autor, czy autorzy tak bardzo nie rozumieją zjawiska. E Albo tak bardzo je lekceważą, że stwierdzają, że w sumie wsiora w no, czy to jest płeć, czy orientacja seksualna, grunt, żeby wbijać czytelnikowi do głowy i powduszyć 77 razy, że ma być mężczyzna z kobietą i żadnych chodzków, klocków po drodze. Yy, oczywiście, yy, ja absolutnie rozumiem to, że Kościół yy, i że w ogóle dbamy o rodziny, tak? To jest ważne, ale. Litości, mylenie płci z orientacją seksualną naprawdę promowaniu małżeństw nie posłuży, bo to jest błąd, który dzisiaj wychwycą dzieciaki w podstawówce. A my tutaj mamy coś więcej: mamy powrót do wyznaczonej przez ciało, przez biologię płci. Yy. Dominika, na Polonii Christiana jest całość, to jest bardzo duży fragment, więc to nie jest wyrwane z kontekstu zdanie. To jest coś, co wynika z dużego logicznego fragmentu, niestety. No, pojawia się płeć, więc zgubiłam. do czego my chcemy wracać. Czy wracamy do płci, czy wracamy do orientacji? No ale skoro cały fragment jest o orientacji, no to uznaję, że wracamy do orientacji. Czy orientacja jest wyznaczona przez ciało, przez biologię? Owszem, tylko że się okazuje w wielu przypadkach, że orientacja nie jest wyznaczona tak prosto, że wszystkie kobiety są zorientowane na mężczyzn, a wszyscy mężczyźni są wyznaczeni, ukierunkowani na kobiety. Czasem jest inaczej. No, zdarza się i się tego nie da ukryć, no bo jest. A jeżeli nie biologia to sprawiła, to co? Kaprys? Moda? To z powodu kaprysu albo mody, młodzi chłopcy popełniają czasem samobójstwa? Owszem, z tego co wiemy, orientacja jest wyznaczona przez biologię, ale nie w takiej prostej zależności, że jakie ciało taka orientacja, więc trudno jest tutaj mówić o powrocie do wyznaczonej orientacji. No chyba, że wyznaczonej przez ideologów, no wtedy tak, ale ja nikomu nie życzę, no bo. Gdyby mi nagle ktoś kazał się interesować kobietami, no to nie byłabym tym zachwycona, tak? I no, przepraszam, no, mam sporo koleżanek, no nie byłoby to skuteczne, sorry dziewczyny, ale też jakby skoro to sobie wyobrażam, to jestem w stanie zrozumieć osoby homoseksualne, tak? No, no, no nie potem oczywiście jest duży fragment, pani Maria mówi, że aż głowa rozbulała, to jeszcze nie jest koniec, proszę pani, jest dalej duży fragment o tym, że kościół jest atakowany i że mówi mu się, że nie ma prawa mówić o homoseksualizmie, bo, bo w kościele są nadużycia seksualne, a przecież, stara bajka, możecie razem ze mną już mówić, tak, 3-4, pedofilia jest też w domach, w szkołach, w przedszkolach, w klubach sportowych, no i w ogóle w innych kościołach też. A tymczasem w kościele, owszem, mamy problem, ale problem jest tylko z homoseksualizmem, więc atakowanie kościoła przez świat jest zakłamaniem. Kościołów protestanckich to nikt nie atakuje, oni ich nie atakują, bo oni się zgodzili błogosławić związki homoseksualne, bo się nie narażają, a my jesteśmy atakowani, bo się bronimy. Więc proszę Państwa, już wiecie. Już teraz mamy jasność, skąd te afery pedofilskie i dlaczego ten zły Marcin Gutowski, dlaczego ten zły Zbigniew Nosowski tak mocno walczą i piętnują nadużycia w kościele. Wiemy dlaczego? Tu mamy wyjaśnione. Dlatego, że się mszczą, proszę Państwa. Mszczą się za to, że kościół nie błogosławi związków homoseksualnych. Prosta odpowiedź na skomplikowane pytanie: czemu się dziwicie? Pamiętajcie, jak ktoś daje za proste odpowiedzi na skomplikowane pytania, to znaczy, że to jest ideologia. Jest też w tym krótkim fragmencie o tym tutaj, że historii Kościoła się uczymy od naszych wrogów, to znaczy od protestantów, którzy nas grabili i którzy dewastowali nasze dzieła. I to proszę Państwa wszystko na takiej stosunkowo nie tak na oko, może z 10 tysięcy znaków ma ten tekst, więc to już jest tylko z tego jednego fragmentu. Nie wiem, czy macie odwagę zagłębiać się w całość. Ja mam wrażenie, że odpowiedzi na moje pytanie, jak konkretnie to zagraża temu, żeby heteroseksualny mężczyzna założył rodzinę z heteroseksualną kobietą, jak to ma zagrozić? Nie wiem, jak ktoś ma odwagę może poczytać więcej w tej książce. Ja się chyba boję, żeby mózg mi yy, nie wybuchł. Liczyłam na to, że się dowiem, jak to jest z tym atakiem na rodzinę, na czym on polega. Myślałam się dowiem, że się dowiem, w jaki sposób yy, homoseksualny kolega miałby zagrozić mojemu potencjalnemu małżeństwu, no ale się nie dowiedziałam. No, pozostaje czekać na kolejne dzieła. Może komuś wreszcie się tutaj, yy, może w końcu się tutaj uda. I tak sobie myślałam, co tutaj jeszcze poruszyć, proszę państwa. <grym> Paweł pisze, że dobrze, że czytam yy, te bzdury, bo z jednej strony dobrze znać, co wypisują, z drugiej strony nie da się tego czytać spokojnie. Proszę państwa, jak ja bym chciała odszukać w odmentach internetu, to jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że tutaj jestem. To było tylko dla znajomych. Czytałam kiedyś Epokę Antychrysta. Czytałam Epokę Antychrysta i tak mnie poruszyła, że po prostu komentowałam ją na bieżąco. To było wiekopomne dzieło, które po prostu jako książka powinno się ukazać. Gdybym miała tyle samo krytycyzmu, co Paweł Lisicki, to by się na pewno ukazała. Myślałam sobie, co dalej. Tak, to wszystko przez genderystów. Mm. U Dominikanów się dzieje. Zauważamy, co się dzieje, ale myślę, że sobie odłożymy powiedzenie o Dominikanach na czas, kiedy będzie już po kapitule i będziemy mieli jakby pełne informacje, żeby tak nie, nie dziubać i nie wracać co chwileczkę. Poskładamy sobie to wszystko swoją drogą. Zobaczcie, jak się Dominikanie wpisali albo wyróżnili w krajobrazie Kościoła, bo kogo interesują kapituły w innych zakonach. A ta dominikańska jednak śledzimy. Chciałoby się bardzo i bardzo bym chciała wspomnieć o wynikach spisu powszechnego. Ale wyniki, niestety, są, proszę Państwa, tylko częściowe. No i są bez tych najważniejszych dla nas danych, bez tych danych, które nas najbardziej interesują, to znaczy bez tego, ilu z nas zadeklarowało w spisie powszechnym wiarę katolicką. Te dane zostaną podane, uwaga, uwaga, we wrześniu 2023 roku. Nie 22. A więc za półtora roku będzie można się spodziewać, że w momencie publikacji dane już będą znów nieaktualne i znów nam niczego nie powiedzą. Prawdę mówiąc, nie wiem, jaki sens mają takie publikacje. Okej, okay, pokazują nam historię, pokazują nam jakiś trend, ale nijak nie diagnozują bieżącej sytuacji. Adrian mówi, że potem myślą o katolikach jak o dziwakach. No. Właśnie to jest to, co mnie najbardziej boli w tym wszystkim. To nie jest tak, że ja się chcę z kogoś wyśmiewać i kpić. To jest to, że mnie to. Boli, że taki jest obraz chrześcijaństwa. Na szczęście inne książki też powstają. W XXI wieku mam wrażenie, słuchajcie, wracam do tego spisu powszechnego, przy takim przepływie informacji i przy takich szybkich zmianach, no diagnoza po dwóch latach, no to za przeproszeniem jest już diagnoza dla umarłego. Marek pyta, czemu? Domyślam się, że jest pytanie, dlaczego dopiero w XXIII roku? Nie wiem. Paweł pisze, czy oni te dane ręcznie obrabiają. Nie mam pojęcia, tym bardziej, że za chwilę dojdziemy do tego, że dane ze spisu powszechnego w Czechach, no okej, okay, mniejszy kraj, z 2021 roku już są. Na razie wiemy, że mamy dodatni bilans migracyjny, to znaczy, że więcej osób z emigracji wróciło niż wyjechało. Bardzo rozbawiły mnie oczywiście komentarze, które się pojawiły do tych, do tych danych, no bo można ogłaszać, nie? że to dlatego, że żyjemy w kraju mlekiem i miodem płynącym i w ogóle to e, e, mamy świetne programy wspierające rodziny, e, programy rządowe i to dlatego ludzie z emigracji wracają. No można, ja tylko przypomnę tak nieśmiało, takie magiczne słówko, które wyjaśnia tutaj bardzo dużo, jeżeli nie wyjaśnia, niż wszystko. I to słówko brzmi Brexit. Ale skoro mamy y, spis powszechny, to potraktujmy go jako pretekst, bo trochę różnych danych kościelnych mi się nazbierało. Ola pisze, że nie pamięta pytania o wyznanie. No to ciekawe, co pani odpowiedziała, pani Olu. <laughs> Yy, nasi południowi sąsiedzi, Czesi, właśnie, wspomnianie przed chwilą, przeprowadzili spis powszechny również w 2021 roku, i tam dane o deklaracjach wiary są już opublikowane. Nie po dwóch latach od spisu. No i ten spis pokazuje mniej więcej to samo, co w całej Europie, że wierzących jest coraz mniej, czyli trend się zgadza. Yy, w tej chwili aż 80% Czechów to są ludzie niewierzący. Albo tacy, którzy wpisali tam, że nie chcą ujawniać swojej wiary w spisie, to wygląda rzeczywiście dramatycznie. No tak też krzyczą niektóre tytuły w mediach, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, tak że nie możemy się porównywać w proporcjach z Czechami, bo Czech Czesi nie są religijnym narodem. Tamten krach, taki potężny odejście od wiary nastąpiło już w czasach komunizmu. Więc jeżeli ktoś odchodzi w Czechach od wiary pod wpływem tego obecnego kryzysu, a też odchodzą, to jest to procent nie z całej populacji, ale z tego ułamka, który z wiarą wyszedł z komunizmu. Mamy tutaj do czynienia. Mamy do czynienia ze spadkiem, z dużym spadkiem, ale to nie są liczby, z którymi my się możemy tutaj porównać, a na pewno nie mamy prawa się pocieszać broń Boże Czechami. W związku z tym, że u nas jest super. Anna pyta, czy tylko te dane na temat wyznania będą tak późno ujawniane? Nie, one są po prostu teraz wstępne, takie najważniejsze, a takie te szczegółowe widziałam listę, co będzie we wrześniu publikowane. Po prostu je sobie tutaj nie, nie spisałam z Austrii. Mamy dane nie z Urzędu Statystycznego, ale z diecezji austriackich. I tutaj lekko wieje optymizmem, bo wprawdzie liczba katolików nie, spada oczywiście, jak wszędzie, tak? Ale spada niewiele. I ten spadek jest taki raczej tutaj w Austrii stabilny. Co więcej, rosną wpływy z podatków kościelnych. Lekko, ale rosną. Z tego by wynikało, że w Kościele Ci, którzy zostają, to zostają odpowiedzialnie i świadomie. No i to w sumie jest dobry znak. Chociaż z drugiej strony te 72 tysiące ludzi, którzy w jednym tylko roku wystąpili w Austrii z kościoła, no to nie jest liczba, którą można bagatelizować i że można się cieszyć, że jest lepiej, bo w 2010 wystąpiło 85 tysięcy, a teraz tylko 72. No. Jakby liczyć tak co roku odpływających 70 tysięcy, no to szybciutko stuknie milion, nie? Liczyć, oni podają też chrzty i małżeństwa, ale tego liczyć nie będziemy, wszyscy rozumiemy, w Polsce też tego nie liczyliśmy, ja to nie dystansowałam się od tego, bo w trakcie pandemii to, no to jest raczej studium przypadku, tak, a nie sygnał dla trendów, będziemy wiedzieli. Maria pisze na pytanie o wyznanie: Nie trzeba było odpowiadać. Tak, to wtedy jest liczone, jakby ci, którzy nie chcieli odpowiadać, nie są liczeni do całego grona wierzących. Z Niemiec wiadomości napływają dzisiaj i też nie o trendach, też raczej o gorącej reakcji na ten raport opublikowany w diecezji Monachium. Okazuje się, że w ciągu tygodnia, w samym tylko Monachium, w ciągu tygodnia, proszę państwa, na wizytę w urzędzie w celu złożenia aktu apostazji umówiło się 650 osób na tydzień. Owszem, spodziewano się tam większego ruchu, ale takiej połowy mniej więcej tego ruchu, więc urzędy się znowu już przytkały. Podobnie zatykają się urzędy w innych miastach u naszych zachodnich sąsiadów. No i znów. Hmm, z jednej strony jest to jakiś trend, z drugiej strony trzeba brać pod uwagę jednak odmienność rynku, że tak to nazwę. Dominika pisze 850, ja znalazłam 650, no w każdym razie dużo. Brzydko to nazywać rynkiem, tak? Ale u nas apostazja jest jednak pewnym określeniem czy samookreśleniem siebie na poziomie duchowym tam jest również samookreśleniem na poziomie finansowym. Więc te akty apostazji mogą być nie tyle powiedzeniem nie wierzę w Boga, co mogą być powiedzeniem nie chcę dokładać do tego interesu ani złotówki. No i przyznajmy się, nie, że wielu z nas też by miało czasem ochotę to powiedzieć. Nie mamy danych... Jak te apostazje motywowane finansowo, które mówią, nie chcę dokładać do tego interesu, wiążą się z realnym odejściem od wiary? A Dominika pisze, że 850 to jednorazowa opłata. Dzięki, bo tak jak wyrywam, widzę Wasze komentarze wyrwane z kontekstu, tak czasem mnie spłoszą. I polskie dane na koniec. Skoro jesteśmy przy liczbach, dosyć solidne dane, fajnie opracowane. Mamy z konferencji przełożonych y, żeńskich klasztorów kontemplacyjnych w Polsce, to jest y, no, powołanie kontemplacyjne jest powołaniem bardzo y, specyficznym, niepowszechnym, dotyczy stosunkowo niewielkiej grupy i wydaje się, że jest to powołanie jednak y, najbardziej odporne na takie krótkotrwałe zawieruchy, na takie krótkie tąpnięcia, tak? Bo Trudno jest takie powołanie zastąpić czymś innym, albo je zagłuszyć czymkolwiek w świecie, bo czy będę księdzem, czy będę nauczycielem, to gdzieś to jest blisko, tak? a do powołania kontemplacyjnego nic nie ma podobnego, żeby gdzieś uciec od kościoła, a jednak w ten sposób żyć. Zanim podamy liczby, słuchajcie, to tylko małe zastrzeżenie: że jest kilka klasztorów w Polsce, które się nie liczą do tej konferencji, nie należą do niej. No i tam żyje około 50 sióstr, więc one nie są tutaj liczone, one są jakby wzięte w nawias, dobra. I teraz w 2021 roku mieliśmy prawie 1200 sióstr, 1198, z czego 1081 to są siostry po ślubach wieczystych. Postulantek, czyli tych sióstr, które zgłaszają chęć życia za klauzurą i już wstępują do wspólnoty chociaż bez zobowiązań, przed formacją jest 27, a 31 przechodzi formację w ramach nowicjatu. Tych po ślubach wieczystych ubyło, tych najważniejszych, tak jakby tych, które są już stałym rdzeniem tego życia zakonnego, ubyło ich, jest ich o 24 mniej. Ale to jest wpływ no, śmiertelności po prostu, tak? umarło tych sióstr 30 w tym roku. Konferencja sióstr liczy szczegółowo. Policzyła nawet zachorowania, tak? policzyła hospitalizację, policzyła śmierci na COVID. Chorowało ponad 500 sióstr, zmarło z tego powodu 10. Marek się dziwi, że księdzem nauczycielem, ale rozumiecie o co chodzi, że. Łatwiej jest chłopaka zniechęcić do bycia księdzem, niż, si niż dziewczynę, która marzy o życiu kontemplacyjnym, o ciszy, milczeniu i oderwaniu się od świata, przekonać ją, żeby żyła życiem światowym. To, to naprawdę jest jednak zupełnie inny, inny typ. Jeżeli chodzi o taką ogólną diagnozę, to tych sióstr kontemplacyjnych yy, również robi się nam coraz mniej, powolutku wprawdzie. Kandydatek nie brakuje. Po prostu jest ich za mało, żeby zastąpić to umierające pokolenie. Ten przyrost naturalny jest tutaj za niski. I wiecie, ja tak sobie pomyślałam, jak patrzę na te wszystkie dane i pomyślałam, po co je zbierać, to przyszło mi do głowy pytanie, co będzie dalej. Jaki scenariusz nas czeka, to znaczy, jaki scenariusz czeka Kościół? I czasem żałuję, że ludzie nie żyją dłużej, albo że nie możemy zajrzeć w przyszłość, nie żeby tam żyć, tylko żeby zdobyć jakąś informację. Niekoniecznie nie o wygranej w Totka, ale właśnie taką, jak to się potoczy, co będzie dalej. Co będzie za 50 czy za 100 lat? Adrian pisze, że do kamedułów tłumów nie widać, No ale tam nigdy nie było tłumów. To jest właśnie specyfika tego powołania. Słuchajcie, nie będzie tam tłumów. I zastanawiam się, czy się nie wiem, wydarzy coś. Co odwróci te wszystkie trendy, coś, co sprawi, że ludzie z powrotem uwierzą i że, no, może nie masowo, ale jednak jakąś zdecydowaną falą powrócą. No, teoretycznie takie wydarzenia przełomowe, które zmieniają trend, są możliwe. Co by mogło takim wydarzeniem dzisiaj być? Może będzie tak, że, nie wiem, po jakimś krachu zostanie garstka i sobie będzie po prostu funkcjonować. Że no, katakum pewnie nie zbudujemy, ale, ale będą po prostu wierzyć nadal, nawet jeżeli kościół straci jakieś społeczne wielkie znaczenie. Czy będzie tak, że ta garstka będzie tak żywotna, że będzie tak piękna, że będzie tak świeża, że zacznie zachwycać i to rośnięcie kościoła się jakby zacznie od początku? Raz jeszcze. Nie wiem, a może jakimś cudem znów coś się stanie, że odzyskamy wiarygodność jeszcze w tym pokoleniu? Nie wiem, że powiedzą: Okej, okay, popatrzcie na nich, jak oni odważnie się oczyścili, teraz możemy im już zaufać. Nie umiem powiedzieć, nie umiem powiedzieć, że będzie tak, że będzie inaczej. Nie mam zielonego pojęcia. Jestem też ciekawa, jak wy na to patrzycie. Właśnie jak patrzycie na przyszłość, ale wychodząc z tej własnej perspektywy, tak poza nasz czas, nie, czego, czego się spodziewamy na dalszą, na dalszą przyszłość. Napiszcie, co myślicie, ale tak serio wiecie, bo jestem ciekawa, nie? bo to, że Matka Boża założy swój profil na Instagramie i TikToku, to, no to można pożartować, ale wiadomo, że to nie jest żadna droga wyjścia. Mm. Zastanawiam się, czy w ogóle ktoś myśli o kościele w takiej perspektywie, wiecie, że nie jak przetrwać do śmierci, ale jak zaopiekować się, jaka będzie ta wiara przyszłych pokoleń. Żeby oni chcieli wierzyć. Marek pisze, że będzie wiosna. Wiecie, to jest to samo, o czym, o czym dzisiaj sobie pomyślałam, jak ten program skończyć. Kończyć, bo ja dzisiaj padam na nos. Słuchajcie, i tak czas nam minął. Mam dwie na razie noce nieprzespane. Gdzie to poszło? Tam leży. Mam dwie noce przez pane. Kot się nauczył zdejmować opatrunki. Weterynarz jest chory, rana się znowuż otworzyła. Kołnierz przed niczym go nie powstrzymuje, znaczy kota, a nie weterynarza, więc cały czas pilnuje, żeby znowuż mu opatrunek nowy założyć. Co pół godziny i jest przy tym gryzie, gryzienie, wycie, plucie i wszystko. Dwa tygodnie po operacji kota, wszystko powinno być zagojone, a tutaj nic. No i wiecie, to jest takie poczucie bezradności, nie? no bo nie wytłumaczę kotu, że ma nie lizać ogona i po prostu nie wiem, co, co dalej. Przynajmniej wy się trzymajcie ciepło, nie dajcie się smuteczkom, odpocznijcie w weekend, poczytajcie jakąś dobrą książkę i wszyscy razem, tak jak tam Marek podrzucał, czekamy na wiosnę. Już ponoć jest coraz bliżej, dni się robią coraz dłuższe, więc jest nadzieja, proszę państwa. I z tą nadzieją was zostawiam i żegnamy się do poniedziałku. Przypominam o lajkach, udostępnieniach, subskrypcjach, o tym, że można dołączyć do świetnego, genialnego i cudownego grona patronów, wspierając te nasze działania przez Patronite. To również daje nadzieję na to, że się będziemy mogli dalej spotykać. Do poniedziałku zatem, proszę Państwa, widzimy się jak zwykle o 21.15. I to był program Reportaż z wycinków Świata. Monika Białkowska, dobrej nocy.